Witam w imieniu czytelników portalu i Francja. Witam, dzień dobry. Zadam Pani kilka pytań. Więc jak wygląda Pani rozkład dnia? Jak często i długo trenujecie? Wszystko zależy, tak? Zależy od tego, gdzie i o której godzinie graliśmy, załóżmy mecz. Mm-hmm. Jeżeli był to, że tak powiem, mecz na dalekim wyjeździe, to wiadomo, że trening rozbiegania, czy też trening jest po południu. Natomiast tutaj teraz, szczególnie teraz już praktycznie latem, gdzie ta pogoda naprawdę jest taka dość męcząca, staramy się trenować rano, ponieważ no wiadomo, że warunki są bardziej sprzyjające. Natomiast mówię, wszystko zależy od tego, jaki mamy plan dnia właśnie, czy nie mamy jakiejś właśnie aktywności typowo z mediami, czy nie mamy jakiejś, nie wiem, sesji fotograficznych, czy po prostu jakichś różnych aktywności związanych z promocją naszej drużyny i kobiecego futbolu. Więc mówię, wszystko zależy od tego. No i oczywiście decyzja trenera, tak? To zależy, jak on sobie zażyczy, tak jest. Dzień po meczu jest dniem wolnym zazwyczaj? Zdarza się. Jeżeli zagramy naprawdę bardzo dobry mecz, to wtedy trener daje nam dzień wolny. Natomiast, no mówię, jeżeli jest tych meczów naprawdę dużo, to ważny jest ten dzień właśnie po, żeby to wszystko rozbiegać, żeby to właśnie wszystko wymasować. No i żeby się właśnie w 200% zregenerować na następny mecz, który jest tam w jakiejś tam niedużej odległości czasu. Najbliższy, najważniejszy chyba mecz 1 czerwca, finał mistrzostw Women Champions League w Cardiff. Przeciwnikiem Olympique Lyon, czy jest to łatwiejszy przeciwnik niż 2 lata temu Frankfurt, z którym przegrałyście? Jesteście bogatsze na pewno to doświadczenie, czy będzie łatwiej, czy jak Pani ocenia? Nie, no, wydaje mi się, że zdecydowanie nie. Dla mnie Lyon to, no, nie ma co się oszukiwać, każdy to widzi, że jest to jedna z najlepszych drużyn w Europie, może i na świecie. Natomiast my pokazałyśmy już niejednokrotnie, że potrafimy z nimi grać, że potrafimy z nimi wygrać. Oczywiście zdarza się kilka, że tak powiem, jakby to powiedzieć, wypadków przy pracy, to jest piłka nożna, nie zawsze jest się na 100% skoncentrowanym, nie zawsze jest się na te 100% gotowym. Oczywiście tu nie ma co szukać jakichś wytłumaczeń, ale po prostu ja ze swojego doświadczenia właśnie z meczy z tą drużyną doświadczam tego, że czasami właśnie takie małe detale, które są właśnie tymi małymi detalami, a bardzo dużo znaczą, po prostu i mówią nam o wyniku końcowym, więc mniej więcej. Dwa razy w ostatnich latach została Pani wybierana najlepszą polską piłkarką, jest Pani trzecią bramkarką na świecie. Jest Pani z pewnością najpopularniejszą polską piłkarką. Czy czuje się Pani jakby takim damskim odpowiednikiem Roberta Lewandowskiego? Nie, broń Boże, ja tutaj jakby to powiedzieć, wiele osób tak mówi, wiele osób mnie, że tak powiem, porównuje do Pana Roberta. Tak. Natomiast ja chciałabym, żeby można było naprawdę porównać, tak? I to pod każdym względem, dosłownie pod każdym względem, natomiast tego się nie da, tak? To jest wiele czynników na to, które wskazują na to, że po prostu tego porównania się zrobić nie da, ponieważ no wiadomo, męska piłka, kobieca, no różni się bardzo. Miło jest mi to słyszeć, chciałabym, żeby kiedyś tak było, być może, no ale wiadomo, że też różnimy się pozycjami, tak? Tak. A propos mężczyzn, czy często mają Panie kontakt z Panami piłkarzami Paris Saint-Germain? Dość często, tak, mamy bardzo dużo różnych spotkań klubowych, czy też widujemy się w klubie, nie wiem, mamy przeróżne badania profilaktyczne z lekarzami tutaj u nas w sekcji, jak i w drużynie męskiej, więc cały czas gdzieś właśnie, gdzieś się, że tak powiem, o siebie ocieramy co chwilę, jakie są wydarzenia, gdzie po prostu się spotykamy. Za 2 lata Mistrzostwa Świata we Francji, jak ocenia Pani grupę eliminacyjną Polski? Czy jest, myślę, że awans jest możliwy chyba jak nigdy wcześniej? Myślę, że tak, natomiast trzeba zobaczyć i spojrzeć na to w ten sposób, że my patrzymy, znaczy większość ludzi patrzy na to jako typowi lejcy w piłce kobiecej. Nie zdają sobie z tego sprawy, że Szkocja i Szwajcaria to są bardzo silne drużyny, które mają bardzo świetne i światowej klasy zawodniczki, więc to nie będzie wcale takie łatwe. My grałyśmy już kiedyś ze Szkocją, nie udało nam się wygrać. No, Szkocja pokazała nam, że po prostu jest na innym poziomie niż my jeszcze, niż reprezentacja Polski. Na pewno zrobimy wszystko, żeby awansować, tak? Bo to jest marzenie każdej z nas. No, moje jest to chyba największe marzenie, bo jeszcze, że tak powiem, z reprezentacją nic, że tak powiem, w życiu nie osiągnęłam, a bardzo bym chciała. W klubie zresztą też, ale mam nadzieję, że to się zmieni w tym sezonie, jeżeli nie to w następnym. Więc mówię, tutaj jeżeli chodzi o grupę, to trafiła nam się na łatwiejsza być może z możliwych, natomiast nie jest to łatwe do przejścia, tak? Więc no, będziemy walczyć, mamy ku temu warunki, mamy ku temu wiedzę, by po prostu powiększyć swoje umiejętności. No i mam nadzieję, że uda nam się zagrać na Mistrzostwach Świata we Francji.
Jakie plany na przyszły sezon? Zostaje pani w Paryżu? Ja mam kontrakt do 2018 roku, więc na spokojnie ten kolejny sezon jeszcze w Paryżu przysiedzę. I miejmy nadzieję, że następny. Mam nadzieję, że następny. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. I z tego miejsca chciałabym pozdrowić wszystkich użytkowników portalu i Francja. Serdecznie pozdrawiam.